Słuchajcie, jeśli do końca tygodnia nie zbierzemy 10 tysięcy followersów na Instagramie, to przyszłość Food Trucka stanie pod dużym znakiem zapytania. Z roboty nas wyrzucą. No właśnie, dlatego prośba do Was, żebyście to postarali się uratować. Tutaj macie adres tego konta instagramowego. No i mam nadzieję, że klikniecie follow. Dzisiaj w Food Trucku w końcu gość ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie, nie jest nim Donald Trump, nie jest nim Joe Biden, a jest z nim gwiazda Przemysław Chicago Frankowski. Fire, Przemysław Frankowski. Nasza kolekcja koszulek się powiększa, niedługo obiecuję, wszystkie je tutaj zawieszę. Podobno każdy góral na Podhalu zna kogoś z Chicago. My też znamy jednego człowieka, który jest piłkarzem Chicago Fire. Prosto z Jackowa, Przemysław Frankowski. Byłeś już na Jackowie w ogóle? Myślę, że byłem na zakupach. Na zakupach? Ale w ogóle dużą Polonię spotykasz na co dzień? Mieszkaliśmy z rodziną w downtown i no, tam nie było Polaków. Okay. Ale na obrzeżach, jak teraz mieszkamy, i jest naprawdę dużo sklepów. Panisko ze Śródmieścia, wiesz, na downtownie. No to jest dużo Polonii, no nie ma co się oszukiwać. Idziesz do polskiego sklepu, idziesz paczkę wysłać. Można siebie poszukiwać w Chicago, nie znając na przykład języka, i żyć sobie znając tylko język polski? Da radę. Jest dużo, dużo ludzi, co wyjechało 30-40 lat temu i do dzisiaj nie potrafią angielskiego. Są zatrudnieni w polskich firmach i po prostu tego języka nie potrzebują. Okej, wiadomo, liznęli coś, ale nie mówią po angielsku perfekcyjnie, więc... Więc sobie dają radę, nie? A kibiców też dużo spotykasz, Polaków, którzy gdzieś chodzą na mecze Chicago Fire? O, tak. Jak graliśmy na starym stadionie, to myślę, że połowa stadionu to Polacy. Niektórzy w koszulkach Jagiellonii Białystok. Fajnie wspominam ten czas w Białymstoku i ludzie widzę na stadionach. No wiadomo, w Chicago jest multum ludzi z Podlasia. No i pewnie też dlatego, żebym podszedł do nich, dał mi koszulkę, to założyli koszulki Białegostoku, nie? Jeżeli chodzi o samą organizację klubu, to też jest to poziom taki topowy? No czuć, że to jest... wysoka półka. Organizacyjnie MLS mi się wydaje, że jest jedną z najlepszych lig na świecie. Mimo to, że ja grałem tylko w Polsce, to nie wiem, przyjeżdżają chłopaki z Francji, z Anglii. Rozmawiacie ze sobą. No tak, no to oni sami mówią, że tu jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Wszystko ma piłka, żeby grać jak najlepiej. I nawet jedną rzecz nam pokazywałeś przed nagraniem. Jesteś w Polsce 2 tygodnie i musisz zacząć już etap przygotowań do nowego sezonu? No tak to jest, no. Rok temu miałem 2 miesiące, że nic nie robiłem. Raczej nic nie musiałem, wiadomo, robiłem dla siebie. W tym roku już po 2 tygodniach mamy rozpiskę. Jak na razie to są 3 treningi w tygodniu. Ta rozpiska jakby pokazywałem. Wiesz, rozpiska to jest złe słowo, to jest prezentacja na 39 slajdów z bardzo szczegółowymi wytycznymi, co i jak robić. Tam jest wszystko, dostaliśmy GPS-a, oni widzą, ile przebiegłem. Ale mógłbyś prędkość. Tego GPS-a dać na przykład żonie i też by obliczyło. Obliczyłoby nie wiem co. Żona w ciąży, no to co? No ona tak. Może pobiegać. Drugie dziecko w drodze już. Drugie, no. Drugie ładnie, ładnie. Jak jesteśmy przy temacie Chicago Fire, to mamy też pytanie od twojego, jak sam mówi, ty byłeś jego roomie. I on był twoim roomie, czyli współlokatorem. Cześć, my friend. So, a couple of questions for my big friend. My roomie. First question. Who is your new roomie? And did you miss the old one? Tęsknię, wiadomo, za moim roomie. Teraz jestem sam w pokoju. Tak? Jedyneczka? Tak? Każdy no u nas ma. No przecież jest taka pandemia, więc każdy z nas ma swój pokój. No tak. Jeszcze jak byliśmy w Chicago, to pokazywał mi dom, jaki buduje tam. Gdzieś, nie wiem, Budapeszt, te okolice. To tam będzie nie jedno roomie. Może kiedyś się uda tam pojechać do niego. Mega gość. No, życzymy ci, żebyście się spotkali może na Euro 2021, bo Węgrzy jadą, Polska jedzie. A ty jak się czujesz w 23-osobowej kadrze? Będzie miejsce dla Przemka Frankowskiego? Trzeba walczyć. Nie pojechałem do Rosji, byłem blisko, więc chciałbym teraz na pewno pojechać. The second one. How was the season? The previous season in Chicago, how you feel on the field, how you like the team and how was the situation about this COVID? Z twojej perspektywy, jak to wyglądało? No, na pewno jest duży niedosyt. No niedosyt, tak jak powiedziałeś. Mieliśmy naprawdę dobry zespół, graliśmy naprawdę bardzo dobre mecze, a nie wygrywaliśmy ich. Mieliśmy dużo sytuacji, ale ich nie wykorzystywaliśmy. A MLS jest taki, że jeżeli jedziesz na wyjazd, masz jedną, drugą sytuację bardzo dobrą i nie strzelasz, to 2 minuty później oni strzelają. No i później oni sobie mogą ustawić się z tyłu, no i po prostu grać na kontrę, jak to każda drużyna MLS-u potrafi, bo ma szybkich skrzydłowych i tak jak powiedziałem, MLS jest też ligą nieobliczalną i tam każdy z każdym może wygrać. Third one, did you miss the playing football in Europe and did you thinking to come back, maybe to Poland back?
to Legia Warsaw, maybe? Wiedziałem. Regards, my friend, for you, for your family. See you soon. Bye. To może o tej Legii. No właśnie. To... Oj, Rubi, Rubi. Kiedy do Legii? Nie wiem, nie śpieszy mi się powrót do Polski, ale Rumi zawsze... Legia jest top, Legia jest najlepsza, miasto, wszystko jest top, on jest tam zakochany w tej Legii. I mówi, czemu ty przyszedłeś do Chicago? Idź do Legii. Mówię, nie, Rumi, Rumi. Niesamowicie dobrze ci życzy, że zamiast chłopakowi życzy, żeby zagrał w jakiejś poważnej lidze w Europie, to mówi, a kiedy wracasz do Polski? Do Legii. Taki jest Niko, no, zakochany w Legii, on zawsze wspominał ten czas w Legii, że... To był najlepszy jego czas w karierze. Ale wiesz co, on zadał to pytanie z Legią oczywiście trochę z przekąsem, ale zapytał, czy nie tęsknisz za Europą w ogóle, czy jednak dla twojej kariery nie byłoby lepiej grać w Europie? No to jest prawda, no nie oszukujmy się, Europa jest Europą. No i ja chcę wrócić do Europy, ale też to nie chcę, żeby to wyglądało tak, że gdzieś na siłę ktoś mnie wepnie, jakiś agent, czy po prostu pójdę gdzieś na wypożyczenie. Chcę wrócić do Europy i mówię to otwarcie i to w klubie ludzie wiedzą, tylko po prostu chcę zapracować sobie na ten transfer do Europy. Mhm. I też nie oszukujmy się, rozmawiałem z trenerem Przemeczkiem i trener wprost powiedział, że Franek, ale ty musisz zmienić po prostu kraj. Mhm. Może nie chodzi o ligę, bo liga nie jest słaba, naprawdę. Jeżeli chodzi o poziom piłkarski, prawda? Ale... O to mi chodzi. No tylko chodzi bardziej o te loty, o tą zmianę czasu. A masz właśnie problem z takim jetlagiem, jak przylatujesz na przykład na kadrę? Nie będę oszukiwał, że nie. No pierwsze 2-3 dni... Zamulony taki jest. Jetlag to twój nowy drag, no. No jest to odczucie, ale też no nie róbmy z tego jakieś tam, nie wiem, rzeczy nie do pokonania. Mhm. Ludzie latają z Ameryki do Europy i grają, ale też z drugiej strony z Europy latają do Ameryki, na przykład do Argentyny i każdy sobie daje radę z tym. Ta rozmowa z Jerzym Brzęczkiem, o której powiedziałeś, jak myślisz, z czego to wynika? Znaczy to chodziło o to, że lepiej, żebyś grał w lepszej lidze, czy lepiej, żebyś był bliżej? Chodzi o ten czas, o to, żebym był bliżej. Też no nie oszukujmy się, nasze mecze są o 3-4 w nocy, no to co trener ma wstawać o 3-4 i oglądać mecz? Wiem, że oglądasz TAP na Instacie, choćby te mecze i jakby gdzieś tam cały czas... A wiesz, jak to też jest na Instacie, a weź przyjedź na żywo. Oczywiście, właśnie. A to też nie jest taka podróż, że przyjedziesz na 2 dni, żeby zobaczyć, jak Frankowski gra. To znaczy ja uważam, że bliżej masz z polskiej ekstraklasy do kadry niż z MLS. Z jeszcze z powodu tej medialnej presji, że na przykład jeśli ktoś gra dobrze w Ekstraklasie, to zaczyna się o nim od razu do kadry mówić głośno. Wczoraj wiesz, słyszałem, że Świerczuk do kadry na przykład, nawet, wiesz, strzelił. I to też działa na kogoś, kto podejmuje te decyzje. To nie jest tak, że przechodzisz obok tego, że jesteś na to odporny. No wiadomo, media w tych czasach są mocne, nie oszukujmy się. Dlatego u ciebie jesteśmy, wiesz, przypomnieć o tobie. Wiecie, no ma to jakieś znaczenie, jak grałem w Polsce, no to wszystko było na miejscu, wszystko, każdy widział mój mecz. Gram w lepszej lidze, nie, to jest moje zdanie i wielu, że gram w lepszej lidze. No mi się wydaje, że to jest obiektywne, to jest tylko, to absolutnie nie do zakwestionowania, że MLS jest lepszą. Okej, wy siedzicie w piłce i wy to rozumiecie, ale jest dużo Januszy, któremu ktoś powie, a liga MLS to jest dla emerytów, weź mi pokaż tam emeryta, który idzie i tam gra tylko, żeby pieniądze dostawać. Mhm. Teraz to się wszystko zmienia, nawet u nas jest młody DP, designated player, że dużo klubów ściąga właśnie młodych i chcą ich puścić do Europy. Mhm. I to się zmienia wszystko, bo kluby też chcą zarabiać. Zresztą widać po reprezentacji USA, która ma naprawdę absolutnie teraz fascynujące pokolenie młodych piłkarzy. Reprezentacji, jeżeli chodzi patrzymy na to z dużym zainteresowaniem, co tam się... Gio Reyna czy Serginho Dest na przykład. A wcześniej Pulisic, Conrad de la Fuente z Barcelony, no, Tyler Adams z Lipska, to za chwilę będą mega wchodzić. Mega pakę i z tego co słyszałem mają mega trenera. Wiemy, że to jest liga lepsza od polskiej, ale czy ty czujesz, że jesteś dużo lepszym piłkarzem niż byłeś w momencie, kiedy wyjeżdżałeś? Rozwinąłem się, moim zdaniem, że tak. Większa świadomość, z wiekiem człowiek też się rozwija, nie? I lepsze decyzje się podejmuje i na boisku. I też się gra z lepszymi piłkarzami, to też jest łatwiej. No, przecież Basti w życiu by nie zagrał w polskiej lidze, nie? Czemu Nikolić poszedł do Chicago Fire z Legii? A jaki jest twój wymarzony kierunek do grania? Czy umarzony? No podoba mi się Anglia. Też trzeba powiedzieć sobie prawdę w oczy, że nie jestem jakim piłkarzem, który będzie grał w Hiszpanii, we Włoszech. Myślę, że jestem piłkarzem, który może biegać, walczyć, dośrodkować. Wiadomo, jak to piłkarze wiedzą swoje atuty, znają, więc myślę, że Anglia, Championship, czemu nie? A, ale właśnie to jest też fajne, że jakby takie rozsądne podejście. No co, no w Chicago, jak to Chicago, no cieszę się, że tam jestem, fajne doświadczenie, ale tęsknię za Europą. A taktycznie na przykład jak tą ligę oceniasz? Czy oni są zaawansowani? Następny powiem wam tak, że tam jest tak, że po prostu zawodnik, który ma 23 lata, on dopiero zaczyna grać w MLS-ie,
on po prostu z koledżu idzie dopiero na grę, nie? Okay. Żeby być gotowym, no to wiadomo, że nie będzie człowiek gotowy, bo gra w koledżu, a gra już w poważnej lidze, to w ogóle są inne różnice. To są dwie inne ligi, nie? Przepaść. No wiecie, MLS to też jest taka liga, że pięciu broni, pięciu atakuje. Okej, okay. Czyli takie trochę podwórkowe granie w pewnym sensie. W pierwszej połowie niekoniecznie, ale w drugiej to już jest czasem ping-pong. Ty przyszedłeś do innego klubu, a jesteś w innym klubie, pomimo tego, że ten klub się nazywa tak samo. Dlaczego ta zmiana nastąpiła i jakby jak ty ją odbierasz? Zmieniło się prawie wszystko. Logo, stadion, osoby, drużyna. I myślę, że na lepsze. Wiadomo, że to nie zmieni się, że z dnia na dzień będziemy super grać, że będziemy grać o mistrzostwo. Ale myślę, że potrzebujemy trochę czasu i to naprawdę może i kolejny sezon będzie udany. Bo wiadomo, ten sezon dalej jest nieudany. Był nieudany, bo nie dostaliśmy się do playoffów. Ale wierzę, że naprawdę w końcu Chicago Fire będzie na tym miejscu, na którym powinno, bo miasto, stadion, właściciel, który też pakuje ogromne pieniądze, w końcu zaprocentuje. Ale powiedz mi, kibice to nie mieli na przykład pretensji, jak doszło Polsce do zmiany by to, wiesz, w Polsce? Tak? Nie przeszło. Powiem ci. Byłyby kontrowersje. Tam jest inna mentalność, inne myślenie. Bo to była całkowita zmiana loga, to nie było, nie wiem, unowocześnienie go, tylko to jest po prostu zupełnie coś innego. Z tego, co słyszałem, to już w następnym roku mamy już ponownie zmienić logo, tak? Że nie są zadowoleni z tego. Okej. Okay. To jest takie amerykańskie podejście, no, to ma być brand marketingowy trochę. No tak jest, nie? No, przecież marketing to musi być jedną z najważniejszych rzeczy. Ale też byłeś rzucany na początku po różnych pozycjach na boisku, występowałeś w zasadzie na obu skrzydłach, też w środku pola się zdarzało grać na prawej obronie. Teraz już Ciebie profilują raczej właśnie jako prawoskrzydłowego? Prawa strona raczej. Wahadło? Grałem na wahadle, grałem na pomocy, ale też na prawej obronie. Czasem, wiadomo, przegrywamy, no to 15 minut franki iść na prawą obronę, żeby biegać, to środkować, bo po prostu trzeba gonić wynik. A Ty się czujesz dobrze na tej pozycji? Bo tak byłeś ustawiany w Jagiellonii, był stok też. Kto wie, czy to nie jest moja docelowa pozycja. Lubię tam grać, też to jest inna gra niż na skrzydle. Jesteś przodem do bramki, więcej widzisz, no ale więcej musisz pracować w defensywie i coś za coś. O tobie się mówiło, że ty jesteś skrzydłowym ze znakomitą motoryką, absolutnie to jest coś, co ciebie wyróżnia, natomiast jesteś skrzydłowym, który ma, powiedziałbym, takie limity w pojedynkach, w dryblingach. Czy ty zastanawiałeś się nad tym, dlaczego tak jest i nie miałeś trochę żalu do systemu, że mając takie możliwości, jednak ktoś cię gdzieś nie ukierunkował dobrze, jak byłeś dzieciakiem? No nie mam tu nikogo żalu, no, tak naprawdę moja sprawa, moje błędy. Niekoniecznie twoje, wiesz, no jak się trafia na dobrych ludzi, ale to... też, no nie byłem skrzydłowym od małego, ja grałem w środku pomocy. I dopiero trałem, probierz mnie gdzieś tam na skrzydle. To nie jest tak, że ja nie ćwiczyłem tego jeden na jeden gdzieś w dryblingu, ale czasem ten balans to trzeba mieć urodzenia, nie? Tak jak ma Zielu, to się z tym rodzisz. Możesz to też w jakimś stopniu poprawić, ale nie tak, że wiecie jak to jest. No i Bozia mi tego może nie dała, dała mi inne atuty. Wiadomo, będę próbował grać jeden na jeden, no bo jestem skrzydłowy i musisz wymagają. Musisz robić przewagę, no. To jest logiczne. Ty na przykład dużo analizujesz też swoje występy? Od jakiegoś czasu oglądam wszystkie nasze mecze po meczu od razu. Od razu po meczu, tak? No bo wiesz, jak to człowiek adrenalinę, czy nie śpisz, no to przecież coś będziesz... Ja nie gram w PlayStation, no to wolę obejrzeć nasz mecz. No i też po prostu wysyłają nam na maila raz, że mecz, na dwa, że możesz sobie wpisać swoje imię, nazwisko i wyskakują ci wszystkie swoje akcje. No i po prostu coś ci brakuje, widzisz, że coś, no to idziesz po treningu, zostajesz 10-15 minut, no i robisz to, co ci po prostu brakuje. A co ci brakuje dzisiaj, twoim zdaniem? Liczby, nie? To chyba jest najważniejsze w piłce. Niko na przykład to jest... No tak, maszyna do strzelania. To mówi do mnie Franki. Ja nie mam może dryblingu. Basti jest ode mnie może szybszy. Nawet Basti. No ale gol. To jest najważniejsze. Nie ile ja tam sprintów zrobię czy coś. To nie jest najważniejsze. Gole są najważniejsze. A za gole się płaci. Na pewno dużo zostaje na wykończenia, żeby po prostu mieć łatwą sytuację i wykończyć. Niko też mi zawsze, ja mówię do niego, Niko, jak ty strzelasz tyle tych goli? On mówi, że po prostu robi tak, że zostaje po treningu. No i po prostu strzela, nie? Każdą sytuację chce strzelać i idzie na 100%, nie? Miałeś okazję grać z Bastim Schweinsteigerem i wiemy też, że masz jakąś anegdotę z nim związaną. W szatni, jak wszedłem do... na trening, tam się przywitałem z każdym, przebrałem się, poszedłem to na siłownię coś porobić. Wracam z szatni i tak patrzą się na mnie, mówię, nie wiem o co im chodzi, się śmieją. No dobra, cisza, tydzień później Rumi do mnie podchodzi, mówi, ty Franki, weź zobacz twoje buty, tam wszystko jest okej. Okay. Ja miałem takie buty, że miałem wszędzie zapisane takie jakieś...
to jakieś tam pomazane buty. No i patrzę, no faktycznie tam jest podpis Bastiego, ale wyglądał tak, jakby w tych butach było od zawsze. Okay. I oni wszyscy, wiesz, ja patrzę, oni wszyscy beka, wiesz. Mm-hmm. I się śmieją, mówi, Franki, jak ty tego nie zauważyłeś, coś, nie? A Basti wziął po prostu flamastek i sam się podpisał. No, ale mówię wam, normalnie to wygląda tak, jakby na tych butach on był od zawsze. Ja w życiu bym, jakby mi nie powiedział, bym do dziś nie wiedział. Ale co się stało z tymi butami? Leżą. Na gdzieś... osie jakoś, wiesz, nie. Leżą i czekam, aż... Price pójdzie w górę. A jaką w ogóle Basti jest postacią, jak go poznałeś? Mega uśmiechnięty, najwyśniejszy w szatni, ale jak z nim zostałeś jeden na jeden, to od razu powaga i pokazywał mi wiele sytuacji, gdzie mogłem coś lepiej robić i takie trafione, nie? Mhm. Zawsze mówi, że jak jest po prostu akcja z drugiej strony, żeby po prostu biec na maksa, żeby być już jako drugi napastnik, bo czasem gdzieś mi się zostawało tam gdzieś troszkę szerzej. Mhm. Wiadomo, stamtąd nie strzelę gola, nie? Zawsze mi mówił Ribery i Robben, że tak robili, Miller. I to jest też taki piłkarz, że jak środkowy obrońca widzi jedną opcję, on widzi trzy. I czasem ja mówię do niego, Basti, krzyczę na boisku, Basti, daj mi za plecy, że oni są wysoko. On do mnie mówi, Franki, ty nie krzycz, ja widzę. Okej, sorry. Rok temu grał dwa pierwsze mecze w środku pomocy, no i później powiedział mnie, że on... Już jednak już, nie ta motoryka. On chce na środku obrony grać, lepiej się tam czuje, no był najlepszy, nie? Graliśmy z nim, to każdy czuł pewność. Nie graliśmy bez niego, nie wiem, coś tam, żona mu urodziła, miał kontuzję. Wszystkie mecze pogubieni. Przegraliśmy, nie? A w treningu on raczej tak lubił właśnie mocno przepracować jednostkę, czy właśnie raczej tak delikatnie już, wiesz? Wiesz, w tym wieku... Piłkarz zna swój organizm, nie? I on czasem potruchtał, ale jak się czuł dobrze, było wszystko okej, no to dogonił, nie? Ja pamiętam właśnie, jak Nemanja Nikolić tutaj u nas mówił, że ogromne wrażenie na nim robił Sebastian Giovinco, a ty masz takiego zawodnika, który zapadł ci gdzieś w pamięć z boiska właśnie? On grał przeciwko Messiemu. No tak, wiadomo. Ale chodzi o MLS, MLS, nie? Tak. Do ogórków z Europy przejdziemy później. Dokładnie. Ci szczerze, że tak... Nie było takiego piłkarza? Wiem, że przyjeżdżając do Chicago, dyrektor sportowy mówi, że Giovinco jest najlepszym piłkarzem MLS. No i po skrótach, jak ja oglądałem MLS, no to zgadzam się, okej, okay, super piłkarz. Ale tak na ten teraz czas to nie ma jakiegoś wow. No to musimy przejść do Leo Messiego, bo grałeś przeciwko Leo Messiemu przy okazji meczu w Gdańsku, tak? Ojej, lat temu. Ale byłeś tak jakby podjarany, że Barcelona i że przyjeżdżają tacy piłkarze? No wiesz, pewnie, że tak podjarany, wiesz, młody chłopak w telewizji ogląda i mamy odprawę, no i trener próbujesz, mówi, wiesz, kto kogo kryje na stałych fragmentach gry. I mówi, Pazio, ty masz Messiego? I cała szatnia bekę. Sam trener zaczął się śmiać. Jak to w ogóle brzmi? To zdanie już nigdzie, nigdy nie padnie. Pazio, grasz na Messiego. To po prostu raz w życiu mogło. Oh my. Chyba Neymar debiutował tam w tym meczu, tak. I tam Kacprzycki go tam... Tak? Coś tak mi się kojarzy, że go tak przyostrzył, nie? Ty w tamtym sezonie nie byłeś... powiedzmy, wyborem numer jeden. Na początku byłem, później kontuzja i tak naprawdę było nas trzech na skrzydle, czterech. No i wiadomo, jeżeli zagrasz dobry mecz, no to grasz dalej. Jeżeli zagrasz słabszy, no to schodzisz 60, no i może ci nie być. Po prostu była rywalizacja i to też jest fajne, no bo rozwijacie, nie? Końcówka sezonu już naprawdę była dobra, grałem każdy mecz po 90 minut, ale liczby, nie? Mieliśmy trenera Paunovicia, napastnik w swoim czasie i on też wie, że trzeba mieć te liczby, nie? I do mnie też miał duże pretensje, że nie mam asyst, nie mam bramek. No i gdzieś na koniec miesiąca miałem to i to, no i... No i właśnie, a ty się zastanawiałeś, bo skrzydłowi często mają nie tylko napastnicy obsesję tych liczb, choćby Kamil Grosicki, który zawsze o tym mówi, że się liczby zgadzają, czy się nie zgadzają. On po prostu tylko przez ten pryzmat w zasadzie postrzega swoją karierę. To jest wręcz aż do skrajności. I ty się zastanawiasz na przykład, kurczę, dlaczego mi tego brakuje? Wiesz, też nie jestem taki, że liczby są najważniejsze. Najważniejsza jest drużyna. Jeżeli wygrała drużyna, super. Czasem zrobię sprint do tyłu i nie pobiegnę do przodu, bo chyba to jest ważniejsze. Ale jest tak, że czasem myślisz, kurde, czemu to tak zrobiłeś, może to by było lepiej, może to... I tych liczb później nie ma. Trzeba podejmować ryzyko, nawet wejść w dwóch, uderzyć. Ale to też nie jest tak, że dobra, zrobię to, zrobię tamto i zaraz wszystko będzie wpadało. Też teraz miałeś wyjątkowo frustrujący moment, bo nie mogłeś przyjechać ze względu na COVID, na reprezentację Polski. No byłem zły. Też mi dyrektor sportowy powiedział dwa dni przed wyjazdem, nie możesz jechać, no to swoje zdanie powiedziałem. Pokłóciliście się. Pokłóciłem się. No i tak później człowiek usiadł i mówił, no kurde, no przecież to nie jest jego wina, to wszyscy piłkarze MLS-u nie mogą jechać na kadrę. No i wiecie, jak to jest. Kupię nieszczęście jednego staje się szczęściem drugiego, nie?
No i tak może jest, nie? No a może tak musiało być. A mówiłeś też właśnie o Janku Niezgodzie i Adamie Buksie. Wiem, że jak byliście podczas tego turnieju na Florydzie, to często spotykaliście się tam na kawkę w tej grupie polskiej i dyskutowaliście. To też był chyba taki dla was wyjątkowy czas, że nagle mogliście sobie, wiesz, no, troszkę razy i czasu sieć spędzić. W pokoju 24, no to przecież na głowę można dostać. No fajnie, że chłopaki przyszli do MLS-u i można usiąść z kimś na kawę, bo jakby oni nie przyszli, to... Jeszcze Przemoty to nawet nie mógł wyjść na kawkę, bo ja tam powiedział, że nie, że nie mogłem wychodzić. Że w ogóle, tak? Że w ogóle. Mogą tam wypić sobie w swoim tam gronie kawkę w bufecie, tam gdzie jedli, mieli swój pokój, ale z nami nie. Ale to jest ciekawe, bo też jesteście przecież przebadani, jesteście jakby te wszystkie badania, ten turniej Orlando to był top. Raczej no, organizacyjnie. Organizacyjnie, tak? No, bo mecze, no to mecz o 8 rano, patelnia niesamowita, wstajesz o 5.30 no i musisz wyjść i grać, nie? To był dla mnie najcięższy mecz o 8 rano, pierwszy mecz po dwóch miesiącach, po dwóch, trzech miesiącach zagrać pierwszy mecz 90 minut, to u nas jeden stoper chyba w 60 miał skurcze. To jest bardzo ciekawe, widzisz, bo często też mówi się w Europie o tym, że na przykład jak masz mecz o 12, bo też już jest w ligach, na przykład we Włoszech. Nawet jak pamiętam, byliśmy na Euro 2016, był mecz o 15 i to już było wcześnie dla niektórych. Wczoraj o 8 w Chicago, to 9 była dobra. O której poszedłeś spać? 20, 21. Jeśli nie chodzisz codziennie spać o 20 czy 21, to jesteś w stanie zasnąć? Czy tabletka i... Nie, no nie brałem tabletki, ale tak człowiek przygotowywał się, nie, do tego, nie spał w dzień po prostu, żeby pójść jak najszybciej spać. O 20 się próbowałem zasnąć, a zasnąłem 21. No weź zjedz śniadanie o 6, a ty musisz, wiesz, przed meczem napakować się. No. Ja jem makaron, to ciężko było mi zjeść makaron i kurczaka o 6 rano. A potem czułeś, że brakuje? No w tej pogodzie na pewno brakowało. Przecież no, to jest 30 stopni, 9 rano. Niby omijaliśmy, żeby nie było ciepło, a to... Jeszcze nam dwa mecze dali o 9 rano. A też widzisz, my mówiliśmy ostatnio o Jacku Góralskim, z nim rozmawiając, że jest takich trudnych rewirów, ale też ulica Szara w Gdańsku, to słyszałem, że tam też jest dobry klimacik. Przyjeżdżałem ostatnio, wspominałem. No nie było łatwo, no. Trzeba było walczyć o swoje. No to też dużo nauczyło. Bijatyki, wiadomo, ja miałem braci, miałem plecy, jak to się mówi. Miałem dużo znajomych, no ale nie zawsze oni byli. No to czasem też trzeba było uciekać, czasem trzeba było dostać swoje. I biec do mamusi. Tego nauczyłeś się szybko biegać właśnie, wiesz? No właśnie, to pomogło też, nie wiem, nie? Na naszej dzielnicy no to wszyscy nas kojarzyli, że jesteśmy piłkarzami, że jak były jakieś turnieje, no to wszystko wygrywaliśmy. Też wiem, że te białostockie klimaty w tobie też funkcjonują. Jaką piosenkę śpiewałeś na chrzcie w Chicago Fire? Czy na tym pierwszym spotkaniu integracyjnym było tam... Zenka, no jak? Wszystko oczy zielone, powiedziałem. Ja to znam. Czyli widzisz, w Warszawie też grano. Czyli taka niby szatnia Eulegia, tak. No od razu, no wiadomo, Zenek, mam zdjęcie. I to było tak, że z rodziną po meczu byliśmy w garażu i Zenek. Pan Zenek do mnie podchodzi, czy możemy zdjęcia, mówię, co on do... Wiesz, to ja powinienem chyba podejść do niego i się zapytać, czy ja mogę zdjęcie. Wiesz, to jest postać tam absolutnie topowa, znana. Myślę, że więcej osób na Podlasiu chciałoby sobie zrobić mimo wszystko zdjęcie z Zenonem Martyniukiem i z Przemkiem Frankowskim. No ale z Tomkiem... Już by mogli rywalizować. Ale tam też miałeś dobre sąsiedztwo, bo jeszcze zanim pojawił się twój szwagier, no to też Karol Świderski na pewno był taką postacią, którą często odwiedzałeś. Dobry kontakt tam mieliście. Bardzo dobry, bardzo wesoły chłopak. Czy na niego najbardziej się wkurzał trener Probierz? No, był jednym z liderów. Dlaczego? No raz, że go bardzo lubił, bardzo w niego nie wierzył. On go ściągał, na niego stawiał od początku. Ale też dla niego mega krzyczał, no od prawy, no to czasami było tak, że o świt, że było, a nie o naszej grze. No ale to... takie grillowanko, czołganko, czy? No takie, tak można powiedzieć, nie? Świderek wesoły chłopak, wkupne, wiadomo jak to w polskich drużynach jest, no to Karolek czasami pierwszy musiał wyjść ze zmęczenia. Udanego, szczęśliwego powrotu do Stanów, tam żebyś na downtownie nie robił za dużo. Na obrzeżach na obrzeżach spokój. Także wszystkiego dobrego, dziękujemy za wizytę w Food Trucku. Dzięki serdecznie. Ciekawi jesteśmy, co sądzicie na temat tego, co Jerzy Brzęczek powiedział Przemkowi Frankowskiemu a propos tego, żeby grał jednak bliżej Europy, bliżej Polski, to zwiększy jego szanse na grę w reprezentacji. Dajcie znać, jakiego jesteście zdania, czy ma zostać w MLS, czy może zmienić ligę na europejską i w jakiej lidze byście Przemka widzieli.